W dzisiejszym odcinku poznasz jedną z absolutnie najważniejszych zasad budowania poprawnych zdań w języku niemieckim. Zasada jest ta tak ważna, że nie możesz jej nie znać, a nazywam ją zasadą kanapki. Co ma kanapka do budowania zdań w niemieckim? O tym dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Aby zasada kanapki była łatwa do zrozumienia, przypomnijmy sobie na początek krótko, czym jest czasownik. Czasownik to słowo, które określa jakąś aktywność albo czynność. Na przykład czasowniki to takie słowa jak móc, chcieć, iść, jechać, pić albo jeść. Czasowniki, czyli te nasze słowa aktywności, odmienia się przez osoby. Osoby, czy też mówiąc fachowo, zaimki osobowe to takie słowa jak ja, ty, on, ona, ono, my. Wy, czy oni, albo one. A odmiana czasownika przez osoby oznacza zmianę końcówki tego czasownika tak, żeby dopasować ją do osoby. Na przykład czasownik chcieć odmieniamy przez osoby następująco: ja chcę, ty chcesz, my chcemy i tak dalej. Cę, chcesz, chcemy to czasownik odmieniony przez osoby. A mówiąc fachowo, orzeczenie, Natomiast ta nieodmieniona forma czasownika, czyli chcieć, to fachowo bezokolicznik. A skoro powtórkę mamy już za sobą, możemy teraz płynnie przejść do naszej tytułowej zasady kanapki. Jeżeli nie słyszeliście nigdy tej nazwy zasada kanapki, nie przejmujcie się w Google tego nie znajdziecie, bo nazwę tę sam ukułem. Kanapka bowiem w znakomity sposób obrazuje to, jak buduje się zdania w języku niemieckim, w których są dwa czasowniki. A zasada kanapki brzmi następująco. Jeżeli w niemieckim zdaniu mamy dwa czasowniki, na przykład ich will i gehen, ja chcę iść, to czasowniki te są niczym dwie kromki chleba, a my budując zdanie robimy swoistą kanapkę. Oznacza to, że jeżeli chcielibyśmy dodać jeszcze jakieś słowa do naszego zdania z dwoma czasownikami, to słowa te wsadzimy pomiędzy te dwa czasowniki, podobnie jak wsadzamy ser, sałatę i szynkę między dwie kromki chleba. Stąd właśnie nazwa zasada kanapki. Zobaczmy to na przykładzie. W zdaniu ich will gehen, ja chcę iść, mamy dwa czasowniki. Gdybym do tego zdania chciał dodać jeszcze jakieś słowo albo wyrażenie, na przykład in do kawiarni, to in wsadzę pomiędzy te dwa czasowniki i powiem ich will in kaffee gehen, ja chcę do kawiarni iść. I gdybym do tego zdania chciał dodać kolejne słowo, na przykład hojte, dzisiaj, wciąż wsadzę je pomiędzy nasze dwa czasowniki, między nasze dwie kromki chleba i powiem ich wil hojte kafy gehen. Ja chcę dzisiaj do kawiarni iść. Ich wil ins kafy gehen. I bez znaczenia na to, ile słów chcielibyśmy wstawiać do zdania z dwoma czasownikami, wciąż będziemy wsadzać je niczym ser sałatę i szynkę między dwie kromki chleba, czyli w tym wypadku między te dwa nasze czasowniki. Na przykład do naszego zdania dodajmy jeszcze słowa abend wieczorem i mit meinen freunden z moimi przyjaciółmi. Takie zdanie brzmiałoby następująco: Ich will heute abend mit meinen freunden ins café gehen, czyli ja chcę dziś wieczorem z moimi przyjaciółmi do kawiarni iść. Ich will heute Abend mit meinen Freunden ins Café gehen. Za każdym razem ten drugi czasownik zamknie nam zdanie, bo ten drugi czasownik w tym wypadku gehen, czyli iść, jest niczym ta druga kromka chleba, a my robimy kanapkę. Innymi słowy, niepoprawnie byłoby powiedzieć po niemiecku, ja chcę iść dziś wieczorem z moimi przyjaciółmi do kawiarni, bo to tak jakby położyć dwie kromki chleba obok siebie, a dopiero ser, pomidora i szynkę na te dwie kromki chleba. No, Niemcy tak zdania nie zbudują. Oni zbudują zdania z dwoma czasownikami. Zgodnie z naszą zasadą kanapki, czyli słowa wsadzą pomiędzy dwa czasowniki i powiedzą: Ich will heute Abend mit meinen Freunden ins café gehen. Ja chcę dziś wieczorem z moimi przyjaciółmi do kawiarni iść. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli ta audycja pomaga ci w nauce niemieckiego, jedyne o co proszę, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten odcinek swoim znajomym na social mediach. Dziękuję. I tak właśnie wygląda zasada kanapki, czyli zasada budowania zdań z dwoma czasownikami w języku niemieckim. Zasady kanapki używamy w większości zdań, a przynajmniej w tych, które zbudowane są w tak zwanym szyku prostym. Co to dokładnie jest szyk prosty i jak wyglądają szyki zdania w języku niemieckim? Na te tematy mówiłem w innych odcinkach, które znajdziesz u mnie na kanale. A jeżeli chcesz wypraktykować budowanie poprawnych zdań w języku niemieckim, najlepszym miejscem do tego jest nasza aplikacja Język w 15 Minut, do której link znajdziesz w opisie. Mnóstwo praktycznych zwrotów i zdań, w których jest zasada kanapki, możesz znaleźć też w mojej najnowszej książce Od czaruj niemiecki w 100 dni. Link do strony, na której możesz zakupić od czaru Niemiecki w 100 dni przed premierą, czyli z darmową dostawą, znajdziesz również pod tym nagraniem. A teraz kochani, pora na zadanie dla Was, żebyście od razu przećwiczyli zasadę kanapki. Do następującego zdania dodaj we właściwym miejscu wyrażenie nach. Berlin, czyli do Berlina. Nach Berlin i powiedz ja muszę jechać do Berlina, czyli po niemiecku ich muss m -m fahren. Ja muszę jechać do Berlina. Ich muss m -m fahren. Swoją odpowiedź zapisz w komentarzach pod tym nagraniem, a w piątek sprawdź nasze social media, gdzie podamy poprawne rozwiązanie tego zadania. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj naszej aplikacji Język w 15 minut. Znajdziesz w niej krótkie praktyczne lekcje, przydatne zwroty, inteligentny system powtórek. Nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nach einer Weile braucht er einen Drink. Nie tylko chlebem człowiek żyje. Po pewnym czasie trzeba wypić drinka.